Program pierwszy Polskiego Radia. Zbrodnia katyńska to zaplanowane z premedytacją ludobójstwo ponad 22 tysięcy niewinnych Polaków. O tym, jak pękło polskie serce i czym był Katyń dla Polski i Polaków i jak badamy tę zbrodnię oraz o bardzo pięknej inicjatywie, czyli konkursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, opowie dzisiaj w Eurece historyk, pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Wojciech Wolsza, członek Rady i Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu, witam państwa serdecznie. Panie profesorze, co znalazło się w moskiewskim zapisie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików z dnia 5 marca 1940 roku, bo to pamiętna data, prawda? Tak, jeżeli badamy historię zbrodni katyńskiej, to rzeczywiście data pamiętna, data tragiczna oraz data, która rozpoczyna w zasadzie cały proces ludobójstwa, jakiego Związek Sowiecki dopuścił się na obywatelach naszego państwa. 5 marca 1940 roku ścisłe kierownictwo władz sowieckich zaakceptowało pomysł Ławrentija Berii, by w stosunku do zatrzymanych w kilku obozach i w kilku więzieniach Polaków, liczono, że było ich około 25 tysięcy, zastosować najwyższy wymiar kary. Argument Berii był taki, że jest to element antysowiecki, który wrogo jest ustosunkowany do Związku Sowieckiego i nie rokuje żadnej nadziei na poprawę stanowiska. Stąd nie można z nimi rozmawiać, pertraktować, zachęcać do zmiany opinii, tylko zastosować najwyższy wymiar kary, a tą karą była egzekucja, czyli śmierć. Panie profesorze, przypomnijmy, jaki jest cel tego śledztwa zbrodni katyńskiej prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu? To śledztwo w tej chwili ma już bardziej wymiar chyba historyczny, dlatego że już dawno uzyskaliśmy te kluczowe informacje i tą najważniejszą wiedzę, jakie były okoliczności, kto jakby zaakceptował decyzję, jakie było wykonanie wyroku, w których miejscach odbyły się egzekucje, gdzie zostali pochowani w bezimiennych grobach żołnierze, policjanci, funkcjonariuszy Straży Leśnej, funkcjonariuszy Straży Więziennej oraz cywilne osoby, które podchodziły wtedy pod ten wyrok. Także w zasadzie to, co w tej chwili można jeszcze uzyskać, to jakieś elementy, które nie zaistniały w tej wcześniej znanej dokumentacji. A jest taki ważny dokument, którego nie znamy, a który być może pozwoli nam zweryfikować liczbę ofiar. Bo w tej chwili, tak jak pan redaktor zauważył, mówimy o około 22 tysiącach ofiar. Z tego by wynikało, że nam około 3 tysięcy brakuje. I o ile lista ukraińska poszerzyła naszą wiedzę, zlokalizowała inne miejsca pochówku, wskazała również, że te wyroki były wykonywane w kilku więzieniach, niekoniecznie były to ofiary przetrzymywane w obozach kozielskim, ostaszkowskim i starobielskim, ale również w kilku więzieniach, o tyle nieznane są kulisy i wiedza z listy białoruskiej. I ta być może dałaby nam odpowiedź, tak jak w wypadku listy ukraińskiej, na temat liczby oraz miejsc pochówków. Znamy w tej chwili Kuropaty koło Mińska, gdzie były robione badania sondażowe. Tam spoczywają szczątki Polaków. Być może są to obywatele polscy zamordowani w kwietniu 1940 roku, ale ta konstatacja wymagałaby daleko jeszcze idących poszukiwań i badań archiwalnych, na co Białoruś w tej chwili
ze zrozumiałych względów nie wyraża zgody. No właśnie, to są bardzo trudne prace, bo najpierw trzeba przebrnąć przez materiały archiwalne, to są wywiady, to są spotkania, zbierania różnych dokumentów, no ale potem są jeszcze też badania takie antropologiczne, badania szczątków, które się zachowały, badania DNA. To jest bardzo długi, żmudny i skomplikowany proces, prawda? Tak, to cała ekipa wyjeżdża. To nie jest ekipa złożona z historyków, archiwistów oraz grupy wolontariuszy, którzy będą zainteresowani w pracach związanych z rozkopaniem cmentarzyska i podniesieniem z tych cmentarzysk szczątków. Tam są specjaliści różnych dyscyplin naukowych. To i wykorzystuje się chyba już najnowsze zdobycze techniki biologii molekularnej do tego, żeby to wszystko zbadać. To są badania interdyscyplinarne. Tam są przedstawiciele archeologów, przedstawiciele nauk medycznych, tam są przedstawiciele nauk prawnych, tam są przedstawiciele różnych dyscyplin ścisłych. Kiedyś takich metod nie praktykowano, nie stosowano. Dopiero właśnie w XXI wieku rozpoczęły się tego rodzaju badania i po podniesieniu z grobów, z jam grobowych szczątków dopiero rozpoczyna się tak na dobrą sprawę ta najważniejsza część pracy. To jest identyfikacja. Niekiedy jest ułatwiona, kiedy zachowały się nieśmiertelniki i kiedy przy szczątkach zachowały się dokumenty i można je wykorzystać. Ale kiedy te nie ma... nieśmiertelniki to... To są te właśnie tabliczki blaszane, gdzie jest wpisane imię, nazwisko, no i wyznanie. W dwudziestoleciu międzywojennym zostały wprowadzone do polskiego wojska. One były pomyślane, no niestety, z taką sytuacją, jeżeli zginie żołnierz na polu walki, zostanie gdzieś pochowany w takim miejscu, które nie zostało dobrze określone i po latach ktoś znajdzie te szczątki, to żeby można było mu postawić imienny grób i pochować zgodnie z wyznaniem. I to jest o tyle ważne, że to niekiedy ułatwia identyfikację, ale kiedy nie ma tego rodzaju dokumentów natury legitymacja, listy, dokumenty osobiste... To zostaje badanie DNA. No właśnie, zostaje badanie DNA, a żeby przeprowadzić badanie DNA, trzeba mieć też próbkę od najbliższej rodziny i to jest taki łańcuch, który musi przejść każdy bohater wydarzenia, o którym dzisiaj mówimy, o każdej osobie zamordowanej, nieważne, czy to jest ofiara zbrodni sowieckich, niemieckich czy komunistycznych. Instytut Pamięci Narodowej takie badania prowadzi, ale procedura jest identyczna bez względu na sprawcę i na ofiarę. Panie profesorze, a czy uzyskaliśmy pomoc prawną w prowadzonym postępowaniu od Naczelnej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej w sprawie zbrodni katyńskiej? Był taki moment, że uzyskaliśmy tę pomoc prawną. Mało tego, Federacja Rosyjska udostępniła nam dokumenty, współpracowała niechętnie, ale w związku z tym, że na początku lat 90. Gorbaczow przyznał się, znaczy nie on, on tej zbrodni nie dokonał, ale przyznał, że zbrodni dokonali Sowieci, NKWD, więc przez jakiś czas jakieś dokumenty spływały do polskiej prokuratury. Polscy prokuratorzy składali kolejne wnioski. One były różnie przyjmowane, niektóre zaakceptowane, ale na przykład prośba o to, żeby udostępnić około 25 tysięcy tych teczek personalnych. Na to nigdy nie otrzymaliśmy pozytywnej odpowiedzi. Argument był taki, że one zostały zniszczone. Oczywiście jest duże prawdopodobieństwo, że one istnieją, ale z jakiegoś powodu są jeszcze przetrzymywane w tak zwanym pakiecie numer 1. Na Kremlu pod kluczem najważniejszego polityka w Związku Sowieckim. I ten pakiet numer 1, proszę sobie wyobrazić, on jest zdeponowany razem z kodami do broni atomowej. To jest w pewnym sensie jakby informacja świadcząca o randze tego dokumentu i o randze tej sprawy. W chwili obecnej nie mamy o czym rozmawiać. Federacja Rosyjska zmieniła w ogóle podejście do zbrodni katyńskiej. Za zbrodnię katyńską już Związek Sowiecki nie odpowiada, czy Rosja współcześnie. Jest przekaz, że zbrodni dokonali Niemcy w 1941 roku, a to, co robi Polska, to zdaniem jednego z rosyjskich autorów książki, to jest podłość.
polska podłość w sprawie zbrodni katyńskiej. To... Czyli winę Rosja przerzuca na Niemców. Tak. Natomiast jeśli chodzi o fałszowanie, to oczywiście w dokumentach rosyjskich pojawiły się wywiady z okoliczną ludnością. Ciekawe, że to są wywiady z tymi samymi, którzy w 1943 roku udzielali odpowiedzi Niemcom. Niemcom udzielali odpowiedzi, że oni pamiętali egzekucję z 1940 roku, natomiast przed komisją Burdenki twierdzili, że zostali przymuszeni do takiego zeznania, a w zasadzie to egzekucje były później. Niemcy kręcili, było to nieuczciwe, w zasadzie to oni obawiali się o swój los, więc dla nich nie było wyjścia z sytuacji. Ratowali swoje życie, bo inaczej ponieśliby surowe konsekwencje. Ale byli też tacy świadkowie, którzy nagle mówili, że ocaleli z niemieckich egzekucji w 1941 roku. W naszej ojczyźnie pojawiło się dwóch takich fałszywych świadków, którzy twierdzili, że stali przed plutonem egzekucyjnym niemieckim nad dołami śmierci w Katyniu. Poszła seria z karabinu maszynowego. On tak opowiadał tą egzekucję. Ale w związku z tym, że obok stał generał Smorawiński, udało mi się zasłonić jego ciałem, przeżyłem. Później w nocy się wygrzebałem z tego grobu, dotarłem ciężko ranny do najbliższej chaty, wieśniacy udzielili mi pomocy, a później cudem dotarłem do generała Andersa i mogę teraz poświadczyć, w 1952 roku mogę poświadczyć, że zbrodni dokonali Niemcy na jesieni 1941 roku. Muszę uczciwie powiedzieć, była taka relacja w zasobach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Informacja i wywiad z tym człowiekiem ukazał się na Fali 49. Był rozpropagowany przez publicystykę PRL-owską. Takie to były czasy. To był nasz sojusznik, więc sojusznik, Związek Radziecki, który pomagał nam, przyniósł nam wolność. Musiał być krystalicznie czysty. Musiał być czysty, idealny i pojawiające się gdzieniegdzie informacje o tym, że odpowiada za mord katyński, były nie do zaakceptowania. On nie mógł być skażony żadną zbrodnią. Przyjaciel nie może mordować. Otóż to, panie profesorze, znamy już niektóre nazwiska oprawców, ale czy udało się ustalić więcej personaliów byłych funkcjonariuszy NKWD? Memoriał funkcjonujący w Rosji za sprawą wybitnego rosyjskiego historyka, amatora Nikity Pietrowa dokonał dokładnej identyfikacji osób zaangażowanych w mord katyński. Po prostu Nikita Pietrow, który zajmował się tą sprawą, znalazł dokumenty, które początkowo jego zdaniem nie były aż tak ważne, jak się później okazało. Mianowicie on znalazł listy nagród i wypłat. I kiedy zestawił wszystkie te nazwiska z miejscami egzekucji, z datą i z momentem wypłaty honorariów, doszedł do wniosku, że to są kaci. I od sprzątaczki po największych zbrodniarzy przedstawił te nazwiska w książce, która ukazała się w języku polskim. Katyńscy kaci. A w tej chwili aktualnie jakie prowadzone są prace i działania mające wyjaśnić zbrodnię katyńską? W tej chwili możemy tylko powiedzieć, że Polska jakby o jedną sprawę zabiega. To znaczy chciałaby jedynie dostać jeszcze wgląd, czy też dostać dokumentację do listy białoruskiej. Lista ukraińska jest w naszym posiadaniu dzięki dobrym relacjom z Ukraińcami. Zresztą sprawa dotyczyła również osób narodowości ukraińskiej. Musimy o tym pamiętać, że w ramach zbrodni katyńskiej nie zostali zamordowani wyłącznie oficerowie Wojska Polskiego, wywiadu, kontrwywiadu, Straży Leśnej, Straży Więziennej. Policji. Policji, ale również osoby pracujące w administracji regionalnej. I tam były osoby narodowości ukraińskiej. Potraktowano ich tak samo. Oczywiście od razu znamy lokalizację Charków, Piatichatki, Kijów, Bykownia. To są miejsca pochówków. Przeprowadzono tam badania archeologiczne, zrobiono odwierty, rozkopano groby, znaleziono materiały. Pani doktor Ewa Kowalska, która zajmowała się tą problematyką, odnalazła różnego rodzaju materiały.
materiały, archeolodzy odnaleźli te materiały. W związku z tym to jest dokumentacja, która naświetla nam chronologię, przebieg wydarzenia. Także myślę, że gdyby udało się dotrzeć do listy białoruskiej, też są prowadzone badania, pan doktor Wyrwa robi takie badania, więc też pewnie poznalibyśmy kulisy tego mordu, okoliczności, lokalizację, liczbę ofiar. Pani profesor Danuta Jaszczębska-Golonkowa, która bada pamiętniki katyńskie, swoim rozważaniom nadała kiedyś taki tytuł: Nieme groby przemawiają. Myślę, że stąd taka potrzeba właśnie ogłoszenia konkursu katyńskiego, panie profesorze. No, konkurs jest pomysłem pani marszałek Elżbiety Witek. Pani marszałek jest historykiem, skończyła Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, więc zna dobrze historię, zna świetnie młodzież i wie, jakie znaczenie w naszej historii odgrywała zbrodnia katyńska. Wymyśliła jakby w pewnym sensie kategorię, czyli praca literacka i praca plastyczna. Zaczynaliśmy ten konkurs w 2020 roku, w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. Polskie serce pękło, Katyń 1940, i to jest takie motto przewodnie tego konkursu, aczkolwiek pytaliśmy o pamięć o Katyniu, dlaczego należy pamiętać o Katyniu, Katyń pamiętamy. Potem pytaliśmy o niebezpieczeństwo kłamstwa katyńskiego, dlaczego nie możemy zapomnieć o Katyniu. Potem pytaliśmy o etos, co żołnierze zamordowani w 1940 roku wnoszą do naszego życia współcześnie. W tym roku pytamy o życie codzienne w obozach NKWD, w których przebywali żołnierze Wojska Polskiego w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, ale bardziej pytamy nie o taką codzienność, czyli co jedzą, co piją, jak śpią, ale o postawy. Czy to jest postawa kolaborancka, kapitulancka, czy to jest nadal postawa patriotyczna? Czyli chcemy, żeby młodzież pokazała, czy Polacy w tak ekstremalnym miejscu nadal godnie reprezentują naszą ojczyźnię, nadal są patriotami, nadal jest to postawa bohaterska. To jest temat trudny, ale ja mogę powiedzieć, w konkursie w poprzednich edycjach uczestniczyło ponad 5 tysięcy młodych ludzi. Reprezentowali oni ponad 2000 szkół ponadpodstawowych. W tym roku jest ilustracja do książki na temat zbrodni katyńskiej. Tak, lekcji. Scenariusza lekcji, piosenki na temat Katynia bądź pracy literackiej. Czyli różne formy. Każdy ma dla siebie poletko, które może zagospodarować, podzielić się swoją wiedzą oraz pomysłem na sprzedanie tej wiedzy. Przypominamy wszystkim, że jutro, proszę państwa, upływa termin składania prac. Do 24 można wysłać wszystkie prace. Jury, któremu mam przyjemność przewodniczyć w tym konkursie, jest zwarte i gotowe. Tak, my czekamy, decyduje stempel pocztowy, także proszę się nie obawiać, że jeżeli ktoś wyśle 24 o 23:51, czyli 9 minut przed upłynięciem konkursu, to my naprawdę tę pracę jeszcze przejrzymy, przeczytamy i ocenimy. Proszę państwa, o samej zbrodni katyńskiej i upamiętnieniu tego ludobójstwa, ale także o konkursie opowiedział dzisiaj w Eurece pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Wojciech Wolsza. Pan jest członkiem Rady i Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie i za ten duży obszar wiedzy, który pan był uprzejmy nam przekazać. Dziękujemy. Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę wszystkim uczestnikom konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940 sukcesów, no i oczywiście nagród. Bardzo dziękuję i to już, proszę państwa, wszystko w dzisiejszej audycji. Eureka też jest jutro o godzinie 19:30. Artur Wolski, zapraszam. Polskie Radio, program pierwszy, jedynka.